Witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. Kochani, dzisiaj zajmiemy się, myślę delikatnie, tym południem, o którym wam mówiłem. Nie rozumiem jeszcze, o co chodzi z tymi... Dobra, już wiem, to jest horda zarodników, horda łowców i horda bastionu. I każdy z tych ma jakieś swoje różne rzeczy. No ale widzę, że są one takie same. Pozwala im to budować większe bazy, czyli są... Gdzie? Co to było? Dzieje się coś niedobrego. Pigliny się ruszyły. Wow. Pytanie tylko gdzie? Głód piglinów rośnie wraz ze zbliżającą się ciemnością. Przygotuj się na wszystko, gdy zajdzie słońce. Każdej nocy realizują plany ataku na pobliskie wioski. Dobrze czytałem? Nie jestem trochę pewna. To jest mocne gówno. Urwano placówkę, tylko gdzie? Właśnie nie wiadomo gdzie. Jezu, to jest słabe. Nie wiem gdzie, nie wiem co, nie wiem jak. I to jest chyba najgorsze. To są chyba nasze spawnery i straciliśmy kolejnego. Oh no! Oh no! Dobra, jak tam nasza armia? 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8. Wychodzi na to, że straciliśmy... Nie. Jednego strzelca i jednego kamiennego, tylko kamienny gdzieś uciekł po prostu. Co tu się dzieje? Nie wiem, co tu się dzieje. Co to jest za cholerstwo? Czemu ich tak tu jest wiele? One się po prostu tak respią, bo ja nie wiem, na co mam uważać. Czy tutaj muszę po prostu te posterunki rozwalać znów? Ja też się leczę przy nich? Nie jestem pewien. Dobra, idziemy na hordę bastionu oczywiście. Tą na południu. No, próbujemy ich odciąć, dziadów. Próbujemy ich odciąć. Nie wiem, czy oni sobie tutaj te bazy budują, czy sobie ich nie budują. Mam nadzieję, że sobie ich nie budują. Taką mam nadzieję. Tundra. Widzę, że po prostu jest tutaj sporo dosyć. No i po łbie. I po łbie. Dobra, baza na południu. Kolejny piglin. Baza jest gdzieś tutaj. O kurde. O, jest to dosyć taka przekokrzona baza. Horda bastionu, poziom trudności 2. Ta bitwa wymaga od ciebie większych przygotowań. Wróć, musisz wrócić później. Dlaczego? Ja bym chciał już teraz ich odciąć. O. O, tej hordy bastionu to jest sporo więcej. O, źle to wygląda. Najpierw trzeba pozbyć się tych lawowych spiral.
Niechętnie to przyznaję, ale te lawowe spirale to pomysłowy wynalazek. Wytwarzane przez nie ciepło chroni pobliski portal. Siły piglinów są tu dość imponujące. Czasami sama odwaga nie wystarcza do zwycięstwa. Zbierz więcej znajomych i narzędzi, a będziesz gotowy na to wyzwanie w mgnieniu oka. Ja sobie teraz z nim poradzę. Dla mnie po prostu gnojki nie wyrycie. Au! Jak się ma dziać, to się będzie dziać. Dobra, pędziki do mnie wszystkie, jak lecimy. Co najwyżej podniemy? O kurde, pomysłowe, nie powiem. To jeszcze w nocy to robimy. Au. Dobra. Chodźcie do psia. No walcie, dobra, my walcie. Też to paskudztwo jest po boku, widzę. Czy ja mógłbym tylko zrobić bramę? Czy bramę? Przejście? A, dobra, no dobra. Udało ci się przełamać ich obronę! Na razie wcale tak ciężko nie jest. Ale zostało nam 18. Au. Nie! Wiedziałem, że to nie wyjdzie. Musimy ten spawner cały zniszczyć. Czyli to po prostu dzisiaj robimy bastion, chyba cały odcinek. Cały odcinek robimy bastion. Dobra, rozwalone. Trzeba rozwalić do końca, dobra. Walimy to. Spawner by mi się przydało tutaj zbudować, o ile mogę. Bronimy nam dupska. Żeby to niszczycie. Dobra, poszło. W razie nieźle. Poszło. Wszystkie. Dobra, spawner. Walimy spawner. Piglin, uciekaj mi stąd, już. Dobra, poszło. Gdzie jest wejście? Tu mnie walnie. Tu jest wejście. Ale wiecie co? Panie i panowie, zróbmy to inaczej. Najpierw wieża. Zobaczmy, czy mogę spawner zrobić. Nie mogę tutaj tego budować. Na podłożu tego typu.
Dobra. Teraz możemy to niąchać. Pigminy się szykują do walki. Pit, pigminy planują inwazję. Pigminy planują planem następnej inwazji. Wodnicy na mapie nie widać. Walki dołączyli ich najsilniejsi wojownicy. O nie. To może być ciężkie. Dobra, my się tam z nim kłóczcie. Pokonam te bebziki. O nie, rozwalił nam jednego. Ale cię go poubię. Au! Ty to bolisz. To my i mu chyba nic nie robimy. No nie, wszystkich strzelających tam zepsuli. Znastu. Walić go poubię, walić go poubię. 14 zostało. Nie wiem, czy nie zrobimy tak pusznego odwrotu. 14 zostało. Au. Na mnie poluje. Serio, no jest przekoks. Nic my nie robimy. Dobra, czekajcie. Czekamy stąd. Ops. To jest kolejna brama w razie czego. 4 zostało naszych, lipa. Szybki back. Musimy się zregenerować. Tu możemy postawić sobie spawnery, z tego co widzę. Tak, golemy. Potrzebujemy tego więcej. Zaraz tu będzie spoko. Golemy takie. Golemy takie i golemy takie. Jeden golem się nam zapodział. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do kompletu wszystkie tu. Wszystkie? One się same zaraz pozabijają. Dobra, runda druga. Na pochybel. Znów mam armię. Teraz nie mogą wyjść, skupcie się na tym. Oni teraz biedaki nie mogą wyjść. Ja je coś trochę klinuję w ten sposób. Dobra. 18.
zaraz to pierdyknie. Jak brama rymsnie, to będzie... O właśnie. Co on buduje? Kolejną bramę? Co tu się dzieje? Co tu się stało? On spadł. Wow. Sporo HP straciliśmy. 15. Ośmiu zostało już, fuck! Zastanawiam, czy by nie lepiej było właśnie tych samych golemów zrobić. Zostało ich 7. Idę po wsparcie. Szybki recall. Chyba tą bramę otworzyć, to będzie szybciej wchodzić. Definitywnie. Ten za mną nie idzie o tyle dobrze. Au. Gdzie były te nasze? Tam były. To ostatni. Myślę, że łuczników się nie opłaca robić w tej chwili. Zrobimy 5 healerów i 15 kamiennych. W tych stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden spadł. Dobra. Ale się nie zabił. Ale wszyscy spadają, o dziwo. Czy wy nie możecie być normalni? Zbieramy to. Biegną i tamte. Dobra, ale te są leczone, więc jako tako to będzie szło chyba. Poszło? Poszło. Lecimy dalej. Że grunt tu też rozwalać jest to po kolei, a nie tak chaotycznie. Wow, myślałem, że to już jest otwarte. Teraz trochę nie rozumiem. Czemu one się palą? Od czego? Tu by się dało most zrobić, taki przejściowy. Zabijcie go, zabijcie go, da? Odkryto pigminowy klucz. Dobra, skupcie się na tym. Po kolei lecimy. Tam jest ich naprawdę sporo. Druga strona. To są to budowle. Da się nad tym skupić? Nie da się nad tym skupić. Dobra, walcie to. Lepsze przejście.
Dobra. Kolejne zrobione. Oj, tu nam się odblokowało w sumie. Teraz się patrzę zaraz, tylko kurde, tamto idzie bebik, no. To już mi mniej pasuje. Au. Au. Trzeba tego gnoja zabić, no nie ma innej opcji. Ich jest tutaj stanowczo za dużo. Dobra. Mogę ze spawner. O. Au. On jest normalnie nieśmiertelny. Papieża strzela non stop nam w to. Co tu się dzieje? Tu się gdzieś da? Au. Niestety nie da. Jedno miejsce udało, no. Dobra, respimy dziadów. Dobra, szybko tam. Wow. Halos. Co tu się dzieje? Co tu się odwala? Umrę. Nie umrę. Koło 13. Dobra, ten się skupił na tym. Kurde, jak mi irytują te mury. Dziady zniszczyły, no. Dało dwóch niestety. Dobra, nie damy rady już tego zrobić. Obróć. Pięciu, dobra. Definitywnie trzeba najpierw te wieżyczki porozwalać. Dobra, lecimy na nich. Rozwalone. Walić to. Au. Dobra, rozwalone. Lecimy dalej. Chcę rozwalić? Da się to rozwalić. Tu nie będzie spawnera wtedy. Niszczy. Te wielkie są najgorsze, no. O,
wow. Niszczył to? Nie wiem. Dobra, zbieramy gałganów. No idźcie tam, Boże, co za bebziki. Szukam miejsca, żeby to postawić, ale się nie da. O Jezu, ale dostaję po dupie. Kolejne, ale ani jednego jeszcze nie pokonaliśmy, to jest kurde najgorsze. Próbujemy ich zrobić z zaskoczenia. Dobra. Nawet nie wiem, czy tam to coś jest zniszczalne, wiecie? Lecimy. Gdzie wy idziecie? Dobra. Zaciągam. No jak one się na nich rzucą, to się wcale nie dziwię, że one tak podają jak głupie. Padło! Rąbki gliny. O, idzie wielki. Idziemy dalej. Ze mną powalcz trochę. Dobra. Zrobimy was w inny sposób. Hop. Nie ma! Gałgany. Dobra. Następny, gdzie jest następny? Chodźcie, 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 chodźcie. Gdzie jest następny? Otwórz skrzynię? Wow. Wszystko, co pigliny zdobędą, trzymają dla hordy. To pytanie, gdzie jest następne? Jakieś spele naprawdę przydały. Moja amunicja robi nic, zero. Totalnie nafig. Nie wiem, czy można próbować? Nie,
jeszcze chyba nie. Tu jest jeszcze ta wieża, dobra. Kolejna szarża. Zmierzch plin, dokonam inwazji. Zamknij się to UI, no. Się tam zbugował na szczęście. Nie czas na świnie, pokonać 1000 piglinów w jednym świecie, wow. 1000? Poszło. Kolejna. Już tam chyba dwójka jest. Wy możecie zacząć to bić. Au. Ja muszę ciebie rozwalić. Rozwaliły jeszcze nie. Au. Rozwaliły, dobra. Lećcie tam. Trochę ich się tu porobiło, nie powiem, że nie. Jeszcze nie. Poszło. Idziemy teraz na portal. Lecicie z tym koksem. Gdzie jest świnko? Powiedzieć, że w sumie zbugowałem ten bastion. Już 33 minuty z nim męczę. O? I to chyba zrespię szybko jeszcze małych. Powinienem szybko zdążyć. No nie, zepsuli nam to. 7. Dobra, idziemy to skończyć. Chodźcie z drugiej strony, chodźcie z drugiej strony, chodźcie z drugiej strony. Tu ich jest mniej znacznie. Kończcie z tym grajdołkiem. Bon. Się uparł, no dziad. Na szczęście tamto się już nami nie interesują. Kilka patałach oczywiście musi tu wejść. Dobra, trochę ich tu jeszcze idzie, na nasze nieszczęście. Jeszcze jeden atak i portal upadnie. Właśnie o to mi chodzi. O nie!
Won od nich? Won od nich? Gdzie gnojku? 12%? 11%? 7? Jeden procent? Udało się! Ha, czy mi się nie skończyło miejsce na dysku. Co? Co się stało? To wygląda jak kawałek sztandaru piglinów. Odwaga szkieletów wywołała gniew piglinów. Nie tylko szkieletów. Obawiam się, że zemsta przyszła po wszystkich naszych przyjaciół. Czy to cena ich odwagi? Okej, okay. Nie wiem, moi drodzy, co się dzieje, ale chyba mi nagrywanie znów przerwało. No niestety, moi drodzy, coś się stało z nagrywaniem. Ogólnie ta cutscenka, którą widzieliście przed sekundą, to właśnie było, jak się teleportowałem z tego, z tego bastionu pseudo, którego zniszczyliśmy. No i tak, mamy 274 pryzmarynu. Myślę, że go możemy właśnie spożytkować na ulepszenia. I może zacząć się budować jakieś lepsze jednostki. To tak, tutaj mamy do ulepszenia. Ulepszenie, zbierz węgiel, ale bym chciał usuwanie netherraku może. Czy nie płomienie stworzenia. Co to jest? R. O. Duże płomienie stworzenia. Płomienie stworzenia. Zwiększa liczbę mobów, które może spłonąć do jednej chwili. Dodatkowe ulepszenie dodaje 4 płomienia. Dodaje 10. To 200 aż, kurde. Tutaj daje za to 15 mów, które się mogą gromadzić wokół ciebie. No i weź tu, człowieku, coś znaleźć, znajdź fajnego. Powalanie alive. Każde dodatkowe ulepszenie pozwala na przenoszenie 500 drewna, 500 kamienia, 150 azurytu. No i to musimy zrobić, no nie ma innej opcji. Pod 8. Potrzebujemy więcej zasobów, no niestety, bo tak naprawdę, jeżeli nawet chcielibyśmy to ulepszenie za 400, to nie możemy go zrobić. Nas po prostu na nie nie stać. Wspólne skrzynie wioski. Co one dają, te wspólne skrzynie wioski? Łączy wszystkie skrzynie wiosek, umożliwiając dostęp do nich dowolnej... A, że zbieranie zasobów z wiosek jest wygodniejsze. Ja ani razu jeszcze chyba nie używałem tego zbierania. I tak mi się wydaje. No dobra. Dzięki tej melodii Allajowie połączą wszystkie twoje wiejskie skrzynie. Spoko, tylko co to mi dało? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To tak, siedzisko szkieletów, widzę, że tu jest... Szkielety są odważne, ale nie są wojownikami. Same nie wytrzymają długo. Dobra, lecimy tutaj. Musimy im pomóc. Musimy im pomóc, bo definitywnie nasi sojusznicy zostają w papę. Ja mam przeznaczenie 44%? W sensie, że co? Że to jest zepsute? Ja mogę jakiś budynek tutaj zrobić, chata stolarza. Nie mam kamienia, nie mam. O Jezu, jak mi kamień poszedł.
Zbieramy kamień. A mi to poszedł od dupy, naprawdę. My drewno też. Chodźcie, zarekrutujemy was troszkę. O, kamienia tam sporo poszło. Musimy trochę tych surowców teraz pozbierać. Tam już pozbierane. Zbierajcie i tu. Nawet dwa razy szybciej. To drewno jakoś tak nie do końca byście zebrały. To tam już chyba ostatnie kamyczki zbierają. Tak. Dobra, trochę odrobiliśmy tego. Czy teraz mogę postawić chatę stolarza? Które jest studnie, 50 pryzmarynu. Rozumiem, że to nam daje taką pseudo możliwość na przykład teleportu. A co nam daje to? Wyprawia bliskie struktury w swojej strefie, a faktycznie niczego niedobre. To wiadomo, chata stolarza wpływa na większość struktur w tworzonej przez siebie strefie. Struktury te będą z czasem naprawiane. Znaczy naprawić wszelkie uszkodzenia w powolnym tempie. Jeśli budynek zostanie zniszczony, chata stolarza nie może go naprawić. 36% nadal. Dobra, naprawię się. Otóż wiemy, jak to działa przynajmniej. Wiemy, jak to działa przynajmniej. Tylko pójdzie. Węgiel też nie zbierają przy okazji. No co wy? Tu już jest węgiel. A, mamy full, dobra. To jest szybkie zbieractwo. To jest szybkie zbieractwo. Wiecie, ja też się tej gry w tej chwili z wami uczę. To nie jest tak, że ją znam w jakikolwiek sposób. Tylko właśnie dzięki wam ja również poznaję tę grę od podszewki. To jeszcze drewienko. No i szybciutko. Wiecie, mieliśmy chyba maksymalnie 500? Nie, nie mogliśmy mieć 500. Nie mogliśmy mieć 500. Nie wiem, ile teraz będę miał. Prawie 800. Tego kamyczka możemy mieć sporo. To jest redstone, czy mi się wydaje? Jep, to jest redstone. Tylko którego oczywiście zbierać nie możemy. Niestety. Idziesz z nami. Ale sobie takie jak drewno i tym podobne warto mieć zawsze na maksa. Warto mieć zawsze na maksa, bo to jakby nie patrzeć, zawsze jest jakiś surowiec na plus. I tak jak ten basen nawet robiliśmy przed sekundą, tak. Szybko go ogarnęliśmy. Nie atakowałem cię, tylko grałem.
Grałem melodię tę. Dobra. Jestem ciekaw, ile mam teraz max. Tylko tak ten kamień próbuję wyzbierać do końca. 486. Ponad 1000. Że kamienia mamy nieskończoność. W sumie i tak może być. No tego naprawdę mam chyba nieskończoność. Tego naprawdę chyba mam nieskończoność. Dobra, gdzie my w ogóle idziemy? W którą stronę? Musimy iść do zombie. Musimy iść do zombie i uwolnić zombiaków. Czyli idziemy teraz bardziej na południe. Południowy zachód nawet. No nie, krzewy. Dobra, moi drodzy, ale jeżeli chodzi o resztę, to dowiecie się już w następnym odcinku, co tam się będzie działo. Ja muszę to pomontować, zobaczyć, ile mi ucięło, ile straciliście, ale chyba niewiele, to jakoś dużo naprawdę nie było. Z tego powodu, że tam w sumie tylko zbierałem jakieś tam te punkty i tak dalej, więc mówię, dużo nie straciliście. A myślę, że i tak odcinek wyszedł z tym bastionem. Nawet spoko. Dobra. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się widzimy w następnych odcinkach z Minecraft Legends. Trzymajcie się. Hej, hej.